co roku już od 10 lat spotykamy się na okresie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku na uroczystej Wigilii, by wspólnie z sobą, wspólnie przede wszystkim trzymać się opłatkiem, złożyć sobie życzenia świąteczno noworoczne, zjeść wspólnie wieczerze wigilijną oraz wspólnie popić się, porozmawiać, integrować się po prostu. Witam bardzo gorąco, serdecznie wszystkich pracowników naszej firmy, stażystów, witam emerytów, rencistów, witam serdecznie naszych przyjaciół, jest pośród nas. Bardzo gorąco, ciepło przywitajmy właściciela tego nominalnego naszej spółki, który jest z góry już miasta. Witamy serdecznie wiceburmistrza pana Łomisza Tomiczka, który reprezentuje pana burmistrza Tomicza Słowickiego. Właśnie właściciela spółki jest asystent pana, w tej chwili wchodzi miasta Lubania. Serdeczne brawa pana Maja Krzyżańskiego, którego serdecznie zapraszamy. Pan skarbnik oznaczony do wejścia. Witamy serdecznie. Witamy asystenta pana burmistrza, pana Rafała Kucia. Proszę się pokazać. Mamy wśród nas naczelnik działu prawno organizacyjnego, pani Janina Krawiec, która wiele razy z nami współpracuje. Bardzo gorąco i serdecznie witam Radę Nadzorczą na czele z panią przewodniczącą Marzeną Sozańską. Bardzo serdecznie. Krótko obrad jest pani Józefa Markiewicz. Witamy Maria Bolonia. Witamy. Gdzieś tam siedzi pani Ania Pietrza, która też was reprezentuje. Proszę się pokazać. No i pan Stasiu Piguła. Zapraszamy serdecznie tutaj do nas, niech podejdzie. Trochę tu, trochę tam. Może już z nami usiądzie, a potem dojdzie do tych swoich współpracowników. Bardzo gorąco serdecznie witam mojego poprzednika, pana prezesa Ryszarda Drobińskiego, który wybrał. No i oczywiście moich przemiłych zastępców, panią dyrektorę Lidę Dziejczarz, którą się go wcześniej. Witamy serdecznie pana doktora. Witam media, które są z nami i które będą relacjonować. Będziemy się czytać, słuchać w telewizji, patrzeć w internecie. Szanowni Państwo, jeśli można, chwilę posłuchajmy, ja długo nie będę mówił. Skupmy się może tradycyjnie, chwilę prezes teraz mówi, więc wszyscy słuchają. Mija kolejny, 2015 rok, to był bardzo, kolejny bardzo dobry rok dla naszej firmy, jak wszyscy wiecie. To choć w tym roku w zasadzie nie dysponowaliśmy funduszami unijnymi, to i tak mimo to, jeśli chodzi o inwestycje, remonty, zakupy inwestycyjne, to gdzieś rząd około 3 miliona złotych zainwestowanych w tym mijającym roku. Przypomnę, początek roku to był przełom tamtego i tego roku otworzyliśmy kolejna inwestycja, którą nazwaliśmy rozbudowa selektywnej zbiórki. Przepiękny przodek, jeden z najładniejszych w Polsce punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, gdzie mieszkańcy mogą przywozić różnego rodzaju odpady. No oczywiście otwieraliśmy nowe instalacje, w tym pierwsza w Polsce, jak do tej pory jedyna instalacja do sortowania opakowań szklanych. Rady technologiczne, zakup sprzętu, zarówno w centrum, ale również do transportu, samochody ciężarowe, do transportu odpadów, między innymi samochód skrzyniowy, czy też mam hakowiec, wiele sprzętu, który zakupiliśmy. W marcu przenosiliśmy się do nowej siedziby. Pan burmistrz, panowie burmistrzowie przekazali nam to aportem na naszą własność, chyba już 1,5 roku temu. Trwały prace remontowe. Wreszcie się przenieśliśmy w marcu. Polepszyły się znacznie warunki do pracy dla administracji, warunki socjalne, ale również dla miejsc lubelskiej, bo przecież ta przedsiębiorczość powstała w 19 wydarzenia szatna dla pani, panią Wreszcie. Naprawdę super warunki.
Robiliśmy remont budynku przy Zbędbarzu, dachu, ale w środku, tam na pierwszym piętrze, naprawdę bardzo dobre warunki dla socjalne dla naszych pracowników. Wiele się działo, jeśli chodzi o kwestie zieleni, czystości w mieście, nowe gąby, nowe trawniki, można powiedzieć, nowe kompozycje kwiatowe. Miasto jest czyste, piękne, zadbane, naprawdę można powiedzieć perełka. Pan burmistrz radą miasta buduje, a my otrzymujemy sprzątane i dzięki temu tak wszystko ładnie wygląda. W okresie zimowym nowe choinki przepiękne, inicjatywy pana burmistrza w tamtym roku, w tym roku mieszkańcy to widzą, doceniają. To jest bardzo ważne, ponieważ nadal wygraliśmy kolejne przetargi podaniane, nadal cały czas obsługujemy obszar, jeśli chodzi o zagospodarowanie odpadów 14 gmin, a jeśli chodzi o transfer sami ludzi w konsorcjach 13 gminach. To jest bardzo ważne, bo nie tylko utrzymujemy, ale ciągle rozwijamy zatrudnienie. Jeśli chodzi o pracowników i stażystów, to już jest ponad 200 i zatrudniamy kolejne grupy właśnie i stażystów i robimy to z nimi na pracowników. Ciągle się rozwijamy, a to dzięki temu, że jest możliwa realizacja tych wszystkich zadań, które